czy za 5000 zł da się kupić dobre auto używane z grupy Volkswagena? To się okaże, zaraz poznasz 10 naszych propozycji, ich wady, zalety, ryzykowne i pewne wersje silnikowe, typowe usterki oraz przykładowe ceny z ogłoszeń. Jeżeli chcesz tanio ubezpieczyć auto, to link znajdziesz pod filmem, a teraz zaczynamy! Pierwszy zawodnik naszego zestawienia to Volkswagen Golf 4. generacji z lat 1997-2003. Przykładowy Golf znaleziony w ogłoszeniach pochodzi z 1999 roku, a na liczniku ma 180 tysięcy kilometrów. Auto sprowadzone do Polski kilka lat temu, serwisowane z ważnym przeglądem. Pod maską silnik benzynowy 1.4 o mocy 75 koni, a cena to 5000 zł. Opowiadając o cenach Volkswagena Golfa 4 w polskich ogłoszeniach, moglibyśmy zamiast jednej przykładowej ceny podać zakres cen. Tylko że ten zakres byłby bardzo, bardzo szeroki z dwóch powodów. Pierwszy to stan oferowanych w ogłoszeniach Volkswagenów. Część z nich to odpicowane rozbitki naprawiane u kowala. Są też pozajeżdżane auta wymagające w zasadzie remontu, ale można też znaleźć zadbane egzemplarze i zwykle są to proste wersje silnikowe. Drugi powód to absolutnie kosmiczna jak na dzisiejsze standardy liczba wersji silnikowych i rodzajów napędu Golfa 4. Diesle wolnoszczące i turbo, silniki benzynowe o 4, 5 lub 6 cylindrach, napęd przedni lub na 4 koła, skrzynie 5 lub 6-biegowe manualne, a także 4, 5 i 6-biegowe automatyczne. Nabywcy nowego Volkswagena Golfa 8, którego rozległą prezentację techniczną możesz obejrzeć na naszym kanale, o takiej różnorodności mogą jedynie pomarzyć. Ale kiedyś koncerny motoryzacyjne miały chęć do ponoszenia kosztów projektowania i produkcji samochodów w tak licznych odmianach napędu i dlatego ceny najprostszego Golfa 4 1.4 o mocy 75 koni i najmocniejszego 3.2 VR6 o mocy 241 koni mechanicznych dzieli w ogłoszeniach przepaść. Ale dosyć tych rozważań, czas zająć się tym, co najbardziej interesuje nabywców, czyli pewnymi i ryzykownymi wersjami silnikowymi oraz typowymi usterkami Volkswagena Golfa 4. Najsłabszy silnik benzynowy 1.4 o mocy 75 koni mechanicznych ma dwa oblicza. Jedno to trwała i prosta jednostka napędowa, oszczędna i tania w naprawach. Drugie objawia się w niektórych egzemplarzach, a problem polega na tym, że tłoki z powodu zużycia ich płaszcza, czyli części prowadzącej, łapią luz w tulejach cylindrowych. Podczas pracy silnika dochodzi do wyboczenia tłoka, który nie jest już utrzymywany w idealnie pionowej pozycji, co objawia się charakterystycznym metalicznym hałasem, najbardziej słyszalnym na zimnym silniku. Ten problem ciągnął się przez długie lata w różnych wersjach silnika 1.4 i zapewne jeszcze do niego w tym zestawieniu powrócimy. Silnik 1.4 16V miał także kłopoty z odpowietrzeniem skrzyni korbowej. Najpewniejszym napędem, który polecamy do Golfa 4 i każdego innego auta z grupy Volkswagena, jest silnik benzynowy 1.6 MPI o mocy od 100 do 105 koni mechanicznych. Ten motor znakomicie znosi montaż instalacji gazowej, jest ekonomiczny, trwały i prosty w naprawie. To dokładnie odwrotnie niż bardziej skomplikowany silnik 1.6 FSI z bezpośrednim wtryskiem paliwa, który ze względu na nietypową jak na czasy świetności Golfa 4 konstrukcję układu zasilania i nagar osadzający się na zaworach ssących nie jest godny polecenia. Prostą i solidną konstrukcją jest 8-zaworowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów i mocy 115 koni mechanicznych, jednak po pierwsze jest on dość rzadko spotykany w ogłoszeniach, a po drugie zdarza mu się zwiększony apetyt na olej przy znacznych przebiegach. Nie jest to reguła, niemniej takie ryzyko istnieje, ale 2-litrowy silnik benzynowy i tak uznajemy za trwały i godny polecenia, także do instalacji gazowej. Dobre opinie zbierał i zbiera silnik 1.8 w wersji wolnoszczącej o mocy 125 koni mechanicznych, jak również jego turbodoładowane odmiany o mocach 150 lub 180 koni. Jeżeli macie dobrego mechanika, który w porę dopilnuje i poradzi sobie z wymianą rozrządu, a auto będzie w dobrym stanie i z umiarkowanym przebiegiem, to jest to solidny mechanicznie napęd. Nawet wersje turbo po tuningu osiągają znaczne przebiegi międzynaprawcze, jest jednak jedno ale w postaci nadmiernego spalania oleju, który zdarza się silnikom 1.8T.
Silniki 1.8 i 1.8T mają także nietypowe rozwiązanie – łańcuszek spinający wałki rozrządu, który potrafi się przedwcześnie rozciągnąć. Trzeba również uważać na temperaturę płynu chłodzącego, bo zdarzają się awarie termostatów, a to może oznaczać zarówno przegrzanie, jak i niedogrzanie jednostki napędowej. I powinienem teraz powiedzieć, że powyżej 4 cylindrów zaczyna się prawdziwa elita wśród Golfów 4, jednak mógłbym to powiedzieć jedynie w odniesieniu do nowych samochodów czekających w salonach Volkswagena, a my tu mówimy o 20-letnich autach. Przy takim wieku i znacznym przebiegu teoretycznie elitarne silniki VR5 i VR6 nie będą powodem do radości, jeżeli chcesz codziennie normalnie eksploatować swojego Golfa 4 i mieć względny spokój od napraw. W tej rodzinie silników łatwo dochodzi do awarii uszczelki pod głowicą i przegrzania silnika, ale to jeszcze nie jest główny problem. Jest nim natomiast to, że taka usterka po naprawie nawraca i to nawet kilka razy. Warsztaty z jakiegoś powodu nie najlepiej radzą sobie z naprawami przegrzanych silników z serii VR, a problem może wynikać także z nietypowo dużej powierzchni przylegania głowicy do kadłuba silnika, bo zarówno głowica, jak i kadłub są w tym miejscu dosyć szerokie, a im większa powierzchnia, tym trudniej idealnie ją wyrównać. Dodatkowo w tych silnikach zdarzają się urwane zęby kół rozrządu. Także jeżeli szukasz taniej eksploatacji, to lepiej omijaj silniki VR5 i VR6, a w zasadzie to z budżetem 5000 zł nie musisz tego robić, bo takie auta są z reguły znacznie droższe. Silniki benzynowe mamy już za sobą, to teraz pora na diesle. A w przypadku Golfa 4 będzie to wyłącznie motor o pojemności 1,9 litra w różnych wersjach mocy. Bez turbiny moc wynosi 68 koni mechanicznych i ten silnik ma taką trwałość, że prędzej rdza zje całe nadwozie niż ten diesel się zużyje. A Golf 4, o ile nie był niefachowo naprawiany przez blacharza, to jeden z najmniej rdzewiejących samochodów z tamtych lat. Przedział mocy turbo diesla 1.9 TDI jest bardzo szeroki, bo ten silnik może mieć od 90 do 150 koni mechanicznych. W 20-letnim Golfie 4 najlepiej, jeżeli trafisz na najsłabszą wersję 90-konną, bo prawdopodobnie nie będzie ona miała dwumasowego koła zamachowego i turbiny o zmiennej geometrii, a to dobrze rokuje, jeżeli chodzi o koszty utrzymania napędu w 100% sprawności. Im większa moc diesla, tym wyższe będzie jego zużycie mechaniczne po znacznym przebiegu, o ile właściciel nie zaniedbywał wymiany oleju i rewitalizacji osprzętu silnika na czas. To ta reguła działa w większości przypadków. Chcesz mieć diesla rakietę, to licz się z wyższymi kosztami utrzymania samochodu w dobrym stanie technicznym. A jak wygląda niezawodność reszty auta poza napędem? Ze względu na ogromne przebiegi większości aut z ogłoszeń należy się spodziewać oznak zużycia wnętrza kabiny. Z deski rozdzielczej odłazi farba, łuszczy się materiał kierownicy, pękają plastiki. Handlarze radzą sobie z takimi problemami na kilka sposobów, na przykład wymieniają kierownicę lub malują wybrane elementy kokpitu na czarno. Jeżeli chodzi o instalację elektryczną, to trzyma się ona całkiem nieźle i trudno wskazać typowe usterki Golfa 4, bo większość z nich wynika z wieku i przebiegu, czyli naturalnego zużycia samochodu. W 20-latku wypada się spodziewać kłopotów z przepływomierzem. Tutaj wróciliśmy na moment pod maskę silnika, rozrusznikiem, alternatorem i napędem wycieraczek. Jeżeli trafisz na bogatszą wersję z klimatyzacją, to jej kompresor z reguły będzie wymagał regeneracji. Zasada jest prosta, szukasz auta z klimą, to kup takie, w którym ona działa. Nie wierz w historię o działającej klimatyzacji, która nie chłodzi tylko dlatego, że długo nie była dobijana czynnikiem chłodniczym. Na szczęście dostępność zamienników części, również tych odpowiedzialnych za pracę klimatyzacji, jest w przypadku Volkswagena Golfa 4 bardzo dobra, a ceny nie są wysokie. Co możemy jeszcze doradzić amatorom tego auta dysponującym budżetem 5000 zł? Szukajcie aut z prostym napędem, najlepiej benzynowym 1.6 lub zdrowym 1.4. Właściciele takich aut raczej nie używają ich do upalania gumy, więc szanse na trafienie rozsądnie eksploatowanego egzemplarza rosną. Drugi zawodnik naszego zestawienia to Skoda Fabia pierwszej generacji z lat 1999-2007. Fabia z ogłoszenia to rocznik 2002 z przebiegiem 130 tysięcy km i benzynowym silnikiem 1.4 o mocy 68 koni mechanicznych. Skoda ma czterodrzwiowe nadwozie i pochodzi z polskiego salonu, a cena to 4800 zł.
Fabia przyszła na świat tuż po tym, jak pamiętający jeszcze Skody 105 i 120 Polacy odkryli czeską markę na nowo dzięki Octavii, o której oczywiście też tutaj opowiemy. Dzięki połączeniu praktyczności, dobrych właściwości jezdnych i kuszącej ceny, Fabia z marszu stała się przebojem polskich salonów Skody. Mimo sędziwego wieku, dzięki kilku solidnym silnikom i znakomitej dostępności niedrogich zamienników części, ten samochód jest nadal ceniony przez amatorów auta z ogłoszenia. Dobrze jest jednak przed zakupem dowiedzieć się, których wersji silnikowych należy unikać, żeby nie utopić pieniędzy i móc liczyć na możliwie bezawaryjną jazdę. O litrowym silniku benzynowym o mocy 50 koni tylko wspomnimy, bo jest to bardzo rzadki, krótko montowany i wyjątkowo powolny napęd, więc od razu przejdziemy na pole minowe. Listę min otwierają dwa silniki trzycylindrowe o pojemności 1,2 i mocy odpowiednio 54 lub 64 koni mechanicznych. Problemem tych jednostek jest wypadanie zapłonów, a także całkowite wyłączenie z pracy jednego z cylindrów za sprawą awaryjnych cewek zapłonowych. Nietrwały jest również napęd rozrządu, a w głowicy chętnie wypalają się gniazda zaworowe. Egzemplarze z początku produkcji miały także wadliwy wał korbowy. Jeżeli to Cię nie zniechęca, a powinno, to dodam, że silniki 1.2 nie są ani specjalnie oszczędne, ani tym bardziej dynamiczne, a kultura pracy także nie jest wysoka. Silnik 1.4 z 8 zaworami to konstrukcja odziedziczona po Skodzie Felicii, która z kolei dziedziczy po Skodzie Favorit. W Favoritce natomiast montowano motor typu szeregu 781, znany jeszcze ze Skód z rodziny 742, rozpoznawalnych u nas jako 105 i 120, tyle że ze zmodernizowaną głowicą i innym gaźnikiem. Miał wtedy jeszcze pojemność 1.3. Ale idźmy dalej. Skody 105 i 120 miały układ napędowy wykorzystujący podzespoły Skody 100 i 110, która z kolei stanowiła modernizację Skody 1000MB. Ta szybka i niedbała ze względu na czas antenowy retrospekcja pokazuje, że silnik 1.48V ze Skody Fabii to konstrukcja, której podstawy pamiętają lata 60. ubiegłego wieku. Mamy tu więc motor z wykopalisk z wałem korbowym podpartym na trzech tylko łożyskach z wałkiem rozrządu w kadłubie. Ale w Fabiach montowano także silnik niemiecki o pojemności 1.4 i mocy 75 lub 101 koń mechanicznych z 16-zaworową głowicą. I chociaż wydaje się on idealny do niedużej Skody, bo pali niewiele, a dynamika jest wystarczająca, to ten motor nie ma dobrej opinii. Szybko poddają się hydrauliczne popychacze zaworów, a odpowietrzenie skrzyni korbowej miewa kłopoty przy niskich temperaturach. Do tego dochodzi temat zużycia części prowadzącej tłoków, o którym wspominaliśmy przy okazji opisu Golfa 4, przy czym o ile w Golfie problem występuje sporadycznie, o tyle w Fabii jest już bardziej popularny. W niezliczonych wersjach tego silnika montowano różne tłoki i warsztatowcy wiedzą, że im niższy płaszcz tych tłoków, tym większe prawdopodobieństwo ich przedwczesnego zużycia i charakterystycznego klepania pod maską. Zasada jest taka, że jeżeli auto z pokaźnym przebiegiem, a ze względu na wiek Fabii 1 tylko takie są w ogłoszeniach, ma poprawnie pracujący silnik, to pochodzi on z udanej serii i tłoki powinny dać sobie radę przez kolejne tysiące kilometrów. I warunkowo można ten silnik polecać, bo zazwyczaj użytkownicy są zadowoleni z tego napędu, dopóki coś się nie posypie. Solidnym silnikiem jest napęd dwulitrowy o mocy 115 koni mechanicznych, który zapewnia Fabii bardzo dobre osiągi, ale niestety w salonach Skody było to drogie auto, w dodatku nie było ono dostępne na niektórych rynkach. Jeżeli trafisz na taki egzemplarz, a niemal na pewno będzie on pochodził z prywatnego importu, to o ile Fabia jest w dobrym stanie technicznym, warto kupić taki samochód, bo przy tak znacznej rezerwie mocy dwulitrowy motor pracuje z bardzo niewielkim obciążeniem i proces jego zużywania się postępuje powoli. A teraz pora na diesle i tutaj mamy kolejną minę, trzycylindrowy silnik 1.4 TDI o mocy od 70 do 80 koni mechanicznych. Oprócz problemów z turbosprężarką i wtryskiwaczami, ten silnik ma swoje danie firmowe, a jest nim luz osiowy wału korbowego, który powoduje, że taki motor nadaje się praktycznie tylko do wymiany. Poza tym kultura pracy tego diesla jest niska, trudno ten silnik polubić za coś więcej niż tylko niskie spalanie.
Jeżeli masz bardzo dużo szczęścia, to możesz trafić na zadbany egzemplarz z powolnym, ale ekstremalnie trwałym silnikiem 1.9 SDI o mocy 64 koni mechanicznych. Do dyspozycji był także turbodiesel 1.9 TDI o mocy 100 koni mechanicznych i to jest bardzo dobry pomysł, bo Fabia z tym silnikiem ma znakomite przyspieszenie i elastyczność, a spalanie jest znacznie niższe niż w modelach benzynowych. Jednak utrzymanie turbodiesla w pełnej sprawności wraz z przebiegiem będzie wymagało nakładów, od których nie sposób uciec. Był jeszcze 130-konny diesel montowany w rakietowej Fabii RS. Jak widzicie, lawirowanie po labiryncie silników grupy Volkswagena z tamtych lat nie jest łatwe, bo min jest dużo, dlatego tym bardziej zachęcam do cierpliwości przy poszukiwaniach wymarzonego samochodu. Łatwo kupić tanią Fabię, ale z reguły będzie to auto z felernym motorem 1.2 lub nietrwałym czeskim 1.4 z muzeum. A to nie wszystko, bo w aucie warto sprawdzić jeszcze przynajmniej kilka rzeczy. Pierwsza to korozja, która chętnie zjada tylną klapę w nadwoziu pięciodrzwiowym, a potem zabiera się za podwozie, nadkola i progi. Jeżeli nie domaga instalacja elektryczna, to może to być spowodowane utlenianiem się styków w kostkach połączeniowych albo na przykład uszkodzeniami wiązek elektrycznych. Jedna z takich wiązek znajduje się pod maską silnika przy lewej podłużnicy. Przed zakupem sprawdź, czy wszystkie urządzenia elektryczne w aucie, w tym wszystkie światła, działają. To ważne, bo wymiana żarówki Fabii nie musi pomóc. Szczególnie światła hamowania są podatne na usterki. Czasem pada też napęd wycieraczek, ale takie ryzyko trudno zweryfikować, bo wycieraczki albo działają, albo nie. Skoda Fabia to jedno z najtańszych w utrzymaniu aut na polskim rynku, ale najważniejsze to wybrać jak najmniej ryzykowną wersję silnikową. A teraz już wiesz, jak to zrobić, więc jedziemy dalej. Trzeci zawodnik w naszym zestawieniu to Volkswagen Polo czwartej generacji z lat 2001-2009. Auto z ogłoszenia wyprodukowano w 2003 roku, a na liczniku przebieg 210 tysięcy km. Pod maską silnik benzynowy 1.2 o mocy 64 koni mechanicznych, cena 4900 zł. Opowieść o Polo zaczynamy od miny, bo auto z przykładowego ogłoszenia ma omawiany już przy opisie Skody Fabii ryzykowny trzycylindrowy napęd 1.2, który zapowiada moc atrakcji, o jakich żaden kierowca i przyszły właściciel Polo zapewne nie marzy. Wymiana rozrządu, celek zapłonowych, naprawa głowicy to nie są rzeczy, z którymi powinien się kojarzyć zakup samochodu. O silniku 1.4 16V już opowiadaliśmy, ale w Polo może on mieć moc 75, 80 lub 100 koni mechanicznych. Tak jak w Fabii i Golfie, jeżeli motor 1.4 16V dotrwał do momentu, w którym go słuchacie i nie emituje żadnych podejrzanych dźwięków, to są duże szanse, że dalej będzie jeździł bez problemów, o ile macie dobrego mechanika, który poradzi sobie z awaryjną odmą. Działanie tej odmy jest bardzo proste, ale też niezbędne. Dlaczego? Dlatego, że tłoki w silniku spalinowym nigdy nie są w 100% szczelne względem cylindrów. Przez tę nieszczelność do przestrzeni pod tłokiem, czyli skrzyni korbowej, przedostają się spaliny i jeżeli nie znajdą ujścia, to dochodzi do wzrostu ciśnienia. A ujście zapewnia właśnie drożna odma. Wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej może powodować wycieki w najbardziej podatnych miejscach, czyli najczęściej na uszczelnieniach. Ciśnienie może nawet wypchnąć uszczelniacz wału korbowego z gniazda. Jeżeli silnik ma wypchnięty z gniazda bagnet kontroli poziomu oleju, to najprawdopodobniej odpowietrzenie skrzyni korbowej nie jest drożne. Silnik 1.4 FSI z bezpośrednim wtryskiem benzyny omijamy szerokim łukiem i od razu przechodzimy do fantastycznie solidnego i niezawodnego silnika 1.6 MPI o mocy 105 koni z 16-zaworową głowicą. Jeżeli znajdziecie takie auto w dobrym stanie, to czeka Was dobry czas, bo to bardzo żywotny i praktycznie bezproblemowy napęd. Polo GTI napędza 20-zaworowy silnik 1.8 turbo o mocy 150 lub 180 koni mechanicznych. I choć mechanicznie jest to solidny motor, to trudno się spodziewać, żeby ktoś kupował sobie drogie auto klasy GTI do spokojnej, rozsądnej jazdy. Na szczęście założony budżet skutecznie ochroni Cię przed zakupem takiego zajeżdżonego Polo GTI, bo takie auta są znacznie droższe nawet mimo kiepskiego stanu technicznego. Oferta diesli jest kopią tego, co omawialiśmy przy okazji prezentacji Skody Fabii. Mamy więc felerny trzycylindrowy motor 1.4 TDI o mocy 70, 75 lub 80 koni, a także dwa solidne turbodiesle 1.9 TDI o mocy 101 i 130 koni mechanicznych. Dla fanów wiecznych napędów pozostaje Polo 1.9 SDI o mocy 64 koni.
Mimo iż Polo 4 w znacznym stopniu dzieli technikę z Fabią 1, to z jakiegoś powodu Volkswagen rdzewieje mniej chętnie od Skody i to może być zaletą przy zakupie. Może, ale nie musi, bo o ile Fabie z polskich salonów są całkiem popularne w ogłoszeniach, o tyle większość egzemplarzy Polo została sprowadzona przez handlarzy z zagranicy i naprawiona najtańszym możliwym kosztem, żeby potem trafić do ogłoszeń jako bezwypadkowe, w super stanie, nie wymagające absolutnie wkładu finansowego samochody z ważnym przeglądem technicznym. Uwaga na światła hamowania, bo ze względu na wadę konstrukcyjną ich włącznika potrafią odmówić posłuszeństwa, a to bardzo niebezpieczna usterka. Pamiętaj, żeby jak już kupisz sobie Polo, czasem sprawdzić z pomocą drugiej osoby, czy stopy się palą, albo popatrz w lusterko, parkując tyłem po zmroku, czy światła hamowania odbijają się w szybie innego auta lub na ścianie budynku. Naprawdę warto o tym pamiętać. Innym ryzykownym elementem, ale już mniej zagrażającym bezpieczeństwu, jest elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy, którego rewitalizacja wiąże się z wysokimi relatywnie do wartości auta kosztami naprawy. Na szczęście w razie braku dostępności zamienników części do Polo 4 można bez trudu znaleźć używane podzespoły z porozbijanych aut, a same zamienniki są szeroko dostępne, często od wielu producentów, więc wybór jest duży. Ale od razu ostrzegamy, za 5000 zł wybór Polo 4 w polskich ogłoszeniach duży z pewnością nie będzie. Jeżeli nie masz rezerwy gotówki, to lepiej pomyśl o doinwestowanym Polo 3 generacji, o którym niedługo opowiemy. Czwarty zawodnik naszego zestawienia to Seat Leon pierwszej generacji z lat 1998-2005. Leon z ogłoszenia pochodzi z 2000 roku i został kupiony w polskim salonie Seata. Na liczniku 245 tysięcy km, pod maską trwały silnik benzynowy 1.6 o mocy 101 koni mechanicznych z instalacją gazową. Cena to 5000 zł. Seata Leona zbudowano na płycie podłogowej Volkswagena Golfa 4, więc po naszej opowieści o Golfie już wiele o nim wiecie. Ale nie wszystko, bowiem paleta wersji silnikowych nie pokrywa się w 100%. Silnik 1.4 w Leonie ma moc 75 koni mechanicznych. Nasz ulubiony motor 1.6 MPI ma w wersji 8-zaworowej 101 koni, a w 16-zaworowej 105 koni mechanicznych. Wolnoscząca wersja silnika 1.8 osiąga 125 koni mechanicznych. Po nim jest to, co najbardziej różni paletę silnikową Leona 1 od Golfa 4, czyli silnik 1.8T, który w Leonie występuje w mocach 180, 210 i 225 koni mechanicznych. Jest też 204-konne 2.8 VR6, ale ten motor jak widać nie jest najmocniejszym napędem w gamie Leona. W bliźniaczym sedanie Toledo można także spotkać silnik 2.3 VR5 o mocy 150 lub 170 koni mechanicznych. Diesel 1.9 bez turbo osiągał 68 koni mechanicznych. Wersja 1.9 TDI z pompą rozdzielaczową osiągała 90 lub 110 koni mechanicznych, a moc z pompowtryskiwaczami to 130 lub 150 koni. Film poświęcony wyłącznie typowym usterkom i historii silnika 1.9 TDI znajdziesz na naszym kanale w strefie Volkswagena. A teraz warto jeszcze dodać, że Seat Leon występował także z napędem 4x4, który zmniejszał pojemność bagażnika do 270 litrów. W odróżnieniu od spokrewnionego technicznie Volkswagena Golfa, Leon nie jest tak odporny na korozję nadwozia i podwozia, co dla fanów aut z grupy Volkswagena może być dosyć istotne. Wychodzi na to, że Seat i Volkswagen to jednak nie to samo, mimo iż kompakty obu marek mają niską jakość wykończenia kabiny, w której z kokpitu odłazi lakier, a tapicerka potrafi się łuszczyć, podobnie jak na przykład kierownica i dźwignia zmian biegów. Jak to w autach grupy Volkswagena, a także wielu modelach innych marek, więc nie mówimy tu o jakiejś dedykowanej usterce, zdarzają się awarie przepływomierza pod maską silnika, a w klapie bagażnika Leona zamontowano niezbyt trwały napęd wycieraczki szyby. Leon to bardzo przyjemne auto, jednak jego wrogiem są bardzo duże przebiegi egzemplarzy z polskich ogłoszeń. A rzeczywiste przebiegi są zapewne jeszcze większe, bo wiele samochodów miało już kilku właścicieli, którzy mogli cofać licznik przebiegu. W najstarszych autach naturalne zużycie materiału może być już tak duże, że elementy osprzętu silnika zaczną się psuć od korozji, jak na przykład siłownik pneumatyczny sterujący turbosprężarką. Rada jest taka, jak niemal przy każdym aucie z grupy Volkswagena. Możliwie mały przebieg i silnik benzynowy 1.6 MPI to dobrze rokująca opcja. Ale na najciekawsze, zadbane egzemplarze wypada uzbierać więcej niż zakładane tutaj 5000 zł.
Piąty zawodnik naszego zestawienia to Skoda Octavia 1 z lat 1996-2010. Octavia Kombi z ogłoszenia pochodzi z 2001 roku, a na liczniku ma 235 tysięcy km. Pod maską silnik benzynowy 1.6 o mocy 75 koni mechanicznych, a cena to 4200 zł. Skoda Octavia to królowa polskich szos i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ten samochód był przez długie lata hitem sprzedaży i to nie bez powodu. Wersja liftback, mimo że cenowo konkurowała z kompaktami konkurencji, miała ogromny bagażnik o pojemności aż 528 litrów. W zasadzie mogłaby być sprzedawana jako auto klasy średniej, ale na przeszkodzie stała polityka czeskiej marki, która postanowiła sprzedawać auta o pół numeru większe od swoich głównych rywali i w ten sposób zawojować rynek. Drugą przeszkodą była płyta podłogowa przejęta z Golfa 4, a wtedy ten kompaktowy Volkswagen miał stosunkowo niewielki rozstaw osi. O ile jak na hatchbacka, czyli Golfa, ilość miejsca na nogi z tyłu była akceptowalna, o tyle w Octavii na tylnej kanapie było zdecydowanie za ciasno. Czy to przeszkodziło Skodzie w dominacji rynku? Nie. Co ciekawe, Octavia 1 była oferowana jeszcze po 2004 roku, równolegle z Octavią 2. A co najważniejsze, chociaż pod blachami pracuje technika z Golfa, to wyraz Octavia 1 jak żaden inny otwiera drzwi chyba każdego polskiego warsztatu samochodowego. Benzynową paletę silnikową otwiera czeski silnik 1.4 z rozrządem OHV, o którym już opowiadałem, z mocą 60 koni mechanicznych. Moc 75 koni mechanicznych wyciskano z niemieckiego silnika 1.4 16V lub z 8-zaworowego silnika 1.6, który występował również w wersji 100-konnej. Wolnossące 1.8 osiągało 125 koni, a jego turbo doładowana wersja 150 koni lub 180 koni w Octavii RS. Rarytasem jest 8-zaworowy motor dwulitrowy, który jeżeli nie ma cofanego licznika i nie bierze oleju, powinien jeździć jeszcze długie lata. Diesel 1.9 SDI bez turbo ma 68 koni mechanicznych, a jego turbo doładowana odmiana 1.9 TDI od 90 do 131 koni mechanicznych. I podobnie jak w innych modelach koncernu Volkswagena można spotkać zarówno wersję z pompą rozdzielaczową, jak i z pompą wtryskiwaczami czułymi na jakość paliwa i oleju silnikowego. Jeżeli zamierzacie lać do baku diesla przysłojowe byle co, to silnik z pompą wtryskiwaczami nie jest dobrym pomysłem. O awariach silników powiedzieliśmy już wiele przy prezentacji poprzednich samochodów w zestawieniu, więc może Octavia ma jakieś typowe usterki poza układem napędowym. Na pewno trzeba uważać na korozję podwozia, a w najstarszych egzemplarzach również progów i nadkoli. Wraz z wiekiem, a Octavie kombi z silnikami TDI mają zazwyczaj ogromne rzeczywiste przebiegi, trzeba się też liczyć z koniecznością regeneracji lub wymiany rozrusznika i alternatora, a także kompresora klimatyzacji, o ile auto będzie w nią wyposażone. Czyli nic nowego. Dostęp do zamienników części jest znakomity, a Octavia 1 to jeden z najtańszych w utrzymaniu samochodów na rynku. I znowu rekomendujemy to samo, auto z rozsądnym przebiegiem z benzynowym silnikiem 1.6. Ten motor to taki skarb w używanym aucie, że jubilerzy powinni wyrabiać biżuterię z jego miniaturą albo chociaż wisiorki z tłokiem. Jesteśmy w połowie naszego zestawienia i to świetny moment, aby pokazać światu, które z zaprezentowanych aut jest Twoim faworytem. Ankietę znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu, a teraz jedziemy dalej. Szósty zawodnik naszego zestawienia to Seat Ibiza trzeciej generacji z lat 2002-2008. Ibiza z ogłoszenia, rocznik 2002, pochodzi z polskiego salonu Seata. Na liczniku przebieg 175 tysięcy km, pod maską silnik benzynowy 1.4 o mocy 75 koni. Auto sprzedaje pierwszy właściciel za 4000 zł. Seat Ibiza trzeciej generacji to bliźniacza konstrukcja względem Skody Fabii 1 i Volkswagena Polo 4. Ze względu na to techniczne pokrewieństwo skupimy się głównie na różnicach między Seatem a Skodą i Volkswagenem. Najbardziej ewidentnym kontrastem jest wygląd, bo dla wielu właścicieli Seat dodaje do nieco nudnego stylu Volkswagena i Skody niezbędną szczyptę chili, która przyciąga wzrok. Także w kabinie Seat ma bardzo charakterystyczny kokpit, który nie każdemu się spodoba, ale trudno mu zarzucić, że jest nijaki. Szczególnie kierownica Seata robi znacznie lepsze wrażenie niż w Skodzie i Volkswagenie. W wyższych specyfikacjach Ibiza i jej wersja sedan, czyli Cordoba, miały na górnej powierzchni kokpitu dodatkowe miękkie tworzywo. To dobra wiadomość, bo poza tym plastiki w kabinie Ibizy są raczej niskiej jakości.
Różnicą, którą odczujesz w czasie jazdy, jest niższy niż u Volkswagena i Skody komfort resorowania za sprawą twardszego zawieszenia. I tutaj wypada rozwinąć temat, bo o ile dziś Seaty są już komfortowe, o tyle w czasach świetności Ibizy 3 hiszpańska marka moim zdaniem trochę na siłę utwardzała resorowanie swoich aut, aby wizerunkowo odróżnić się od innych aut z koncernu Volkswagena. W efekcie Seaty z tamtych lat są niepotrzebnie twarde, nawet w dość spokojnych wersjach silnikowych. Ta twardość owszem przynosi przyjemną pewność prowadzenia, ale na długich trasach i gorszych drogach może być uciążliwa. Sztywniejsze sprężyny i amortyzatory oznaczają także zazwyczaj szybsze zużycie elementów metalowo-gumowych zawieszenia. Paletę silnikową otwierały trzycylindrowce o pojemności 1.2 wersji 6 i 12-zaworowej i obu silników radzimy unikać. Lepszym pomysłem jest motor 1.4 o mocy od 75 do 101 koni mechanicznych, ale tylko wtedy, gdy jego pracy nie towarzyszą żadne podejrzane odgłosy, bo zużycie płaszcza tłoków oznacza konieczność remontu silnika nie tylko ze względu na hałas, lecz także na nadmierne zużycie oleju. Opowiedzieliśmy Ci już o tym silniku wszystko kilka minut temu. Rarytasem jest motor 1.6 MPI o mocy 105 koni mechanicznych, ale niestety takich aut w ogłoszeniach jest bardzo niewiele, podobnie jak tych z benzynowym dwulitrowcem o mocy 115 koni, które również polecamy. Ibiza z silnikiem 1.8 turbo o mocy 150 lub 180 koni mechanicznych była bardzo droga jako nowe auto, miała też wyjątkowo twarde resorowanie i takie auta kupowali głównie pasjonaci bardzo dynamicznej i ofensywnej jazdy, a to w przypadku kilkunastoletniego samochodu używanego nie rokuje najlepiej. Paletę diesli otwiera trzycylindrowe 1.4 TDI o mocy od 70 do 80 koni mechanicznych, które odradzamy. Lepiej zafundować sobie 64-konny motor 1.9 SDI. Turbodiesel 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami może mieć 101, 130, a nawet 160 koni mechanicznych. Jeżeli lubisz zwinne auto i kręte drogi, to Ibiza spełni Twoje oczekiwania, oczywiście porównując do tego, co możesz jeszcze kupić za 5000 zł. Uwaga na niepokojące odgłosy przy maksymalnym skręcie kierownicy na parkingu. Naprawa elektrohydraulicznego wspomagania nie jest tania. Siódmy zawodnik naszego zestawienia to Volkswagen Passat B5 z lat 1996-2005. Znaleziony w ogłoszeniach Passat Kombi z 2000 roku ma na liczniku 325 tysięcy km, a pod maską pracuje niezniszczalny diesel 1.9 TDI o mocy 130 koni mechanicznych. Cena to 5000 zł. Czas powitać króla polskich szos, ulubieńca przeglądających ogłoszenia motoryzacyjne, a przede wszystkim jeden z najciekawszych samochodów klasy średniej na przestrzeni wielu lat i wcale nie żartuję, czyli Passata. I tutaj muszę opowiedzieć więcej, może dlatego, że jako dziennikarz po studiach uczących konstruować samochody mam ogromny szacunek do inżynierów i ich projektów, niezależnie od marki samochodu i kraju, z którego ona pochodzi. A Passat B5 to jeden z najprzestronniejszych, najwygodniejszych i najbardziej komfortowych samochodów klasy średniej w czasach swojej świetności. Szczególnie wysoki kierowca, a ja mam 1,90 m, ucieszy się z wygodnej pozycji za kierownicą i dobrej ergonomii obsługi. To jest prawdziwie rodzinne auto, którym wygodnie może podróżować komplet nawet dorosłych pasażerów, bo za wysokim kierowcą pozostaje jeszcze zapas miejsca na nogi. Czasem, choć już coraz rzadziej, można spotkać Passata B5 na taksówce i każdy, kto usiądzie z tyłu, od razu zauważy, że jest tam mnóstwo miejsca. Jest go tak dużo, że wiele najnowszych samochodów wielu marek, nawet tych premium, może pod względem przestronności Passatowi B5 czyścić opony. Mówię to jako fan, a nie fanatyk tego samochodu i gwarantuję, że zachowuje do niego zdrowy dystans. Dlaczego więc po ulicach nie jeżdżą same Passaty? Dlatego, że to już bardzo leciwe samochody, w znacznej części serwisowane po polsku, czyli niech jeździ, aż się rozsypie. W efekcie auta w ogłoszeniach mają ogromne rzeczywiste przebiegi i są zazwyczaj sprzedawane w momencie, w którym wymagają poważnych inwestycji. A Passat to nie Golf czy Octavia. Konstrukcja niektórych podzespołów auta jest bardziej skomplikowana i podatna na zużycie. Najlepszym przykładem jest podwozie, a konkretnie przednie zawieszenie, które średnio znosi kontakt z polskimi drogami i często wymaga rewitalizacji.
W starych, zaniedbanych autach liczba usterek szybko narasta nie ze względu na ponadprzeciętną awaryjność, tylko na stopień naturalnego zużycia i brak regularnych inwestycji w serwis oraz części eksploatacyjne. Najstarsze Passaty nadgryza już korozja i nie mówimy tu tylko o powierzchniowej rdzy na elementach podwozia, tylko o regularnej korozji w wielu miejscach samochodu. Passat może sobie być wybitnym projektem inżynierskim, ale żaden samochód nie jest wieczny, a poza tym projektantom silniku zdarzyło się kilka wpadek. Dlatego teraz opowiem o palecie silnikowej. Są w niej zarówno napędy, o których wiesz już prawie wszystko, jak i takie, o których jeszcze nie wspominaliśmy. Paletę benzynową otwiera CUD, czyli wolno ssące 1,6 MPI o moc około 100 koni mechanicznych. Bardzo polecamy ten silnik, ale w Passacie ma on trudne zadanie z rozpędzaniem tak dużego auta i osiągi będą bardzo podstawowe. Nieco lepiej poradzi sobie silnik 1,8 o mocy 125 koni mechanicznych, ale odczuwalną poprawę dynamiki zapewni dopiero jego turbo doładowana odmiana o mocy 150 koni mechanicznych. Dwulitrowy silnik 8-zaworowy o mocy 115 lub 120 koni mechanicznych to rarytas w Passacie, bo ta prosta konstrukcja dobrze znosi gaz i robi duże przebiegi międzynaprawcze. Lekkie ostrzeżenie należy się rzadkiemu silnikowi 2.0 20V o mocy 130 koni mechanicznych, któremu zdarza się brać olej znacznie częściej niż w wersji 8-zaworowej. Dalej mamy silnik 2.3 VR5 o mocy 150 lub 170 koni mechanicznych oraz 2.8 VR6 o mocy 193 koni mechanicznych. Gamę benzynową zamyka kolekcjonerski motor 4.0 V8 o mocy 275 koni mechanicznych. Ten silnik miał akcję serwisową związaną z ryzykiem pożaru i mogę powiedzieć tyle, że Passat V8 z parku prasowego, który miałem przyjemność jeździć wieki temu, na drugi dzień zapalił się podczas zdjęć z powodu awarii cewki zapłonowej. Auto udało się ugasić, ale nie zabawkową gaśnicą samochodową, tylko wielką gaśnicą przemysłową z pobliskiego magazynu i pewnie dzięki temu wszystko dobrze się skończyło. W przeddzień tego pożaru kilka razy czułem, że auto nie pracuje na wszystkich cylindrach, więc jeżeli macie auto benzynowe i poczujecie taki objaw, nie bagatelizujcie go. A teraz czas na diesle. Oprócz 1.9 TDI o mocy 90 lub 110 koni mechanicznych na pompie wtryskowej, można spotkać także wersję z pompowtryskiwaczami o mocy 101, 115 i 130 koni mechanicznych. To mechanicznie pancerne silniki, ale diesel z dużym przebiegiem oznacza konieczność regularnych wydatków na rewitalizację sprzętu silnika. Niemniej jeżeli mechanik oceni stan silnika jako dobry, to Passat B5 z silnikiem 1.9 TDI jest dobrym pomysłem. Złym pomysłem byłby zakup dwulitrowego turbodiesla z pompowtryskiwaczami, w których pękały głowice, a sam układ wtryskowy też nie był wolny od usterek. Jeżeli trafisz na niefartowny egzemplarz, to ten silnik może zamienić się w skarbonkę bez dna. Ten dwulitrowy diesel dzielnie walczy o pierwszeństwo w konkursie na najbardziej awaryjnego diesla z silnikiem 2,5 V6 TDI, w którym na skutek nieprzewidzianej przez producenta obróbki skrawaniem wycierają się wałki rozrządu i dochodzi do awarii pompy oleju. Ten silnik ma fantastyczne brzmienie, wysoką kulturę pracy i znakomite osiągi, co przy mocy 150, 163 lub 180 koni mechanicznych nie dziwi, ale nie daj się pokusie i poszukaj raczej diesla 1.9 TDI. A wracając do cen w ogłoszeniach, to są one wyjątkowo różnorodne. Nie tylko ze względu na różnice w mocach i wyposażeniu samochodów, lecz także na ich stan techniczny. Za zakładane 5000 zł raczej nie ma co liczyć na zadbane auto z rozsądnym przebiegiem. Do tego potrzeba dwukrotnie większej kwoty i mówimy tu o autach z tego samego rocznika. Ósmy zawodnik naszego zestawienia to Volkswagen Polo trzeciej generacji z lat 1994-2001. Auto z ogłoszenia pochodzi z 2000 roku, a na liczniku ma 140 tysięcy kilometrów. Pod maską silnik benzynowy 1.4 o mocy 75 koni. Cena 4000 zł. Jeżeli masz do wydania nieco mniej niż 5000 zł i nie czujesz potrzeby lansowania się w nowszym Polo 4, to mamy dla Ciebie Polo trzeciej generacji. Za zakładaną kwotę bez trudu znajdziesz egzemplarz, jaki Cię interesuje, ale z jego stanem technicznym nie będzie już tak dobrze, bo to wiekowe auto. I także z racji wieku warto pamiętać, że poziom wyposażenia będzie raczej bardzo spartański, bo w tamtych czasach wiele elementów, które dziś uznajemy za normę, było w opcji, a te opcje wcale nie były tanie. Jeżeli Ci to nie przeszkadza, to
możesz rozpocząć poszukiwania samochodu w jak najlepszym stanie technicznym, bo na tle niewielkiej wartości auta każda naprawa będzie solidnym procentem tego, co wydasz na auto. Musisz się liczyć z korozją nadwozia i podwozia, problemami z instalacją elektryczną ze względu na naruszoną izolację wiązek elektrycznych i utlenione konektory w kostkach połączeniowych, kłopotami z rozrusznikiem, alternatorem, układem zapłonowym i oświetleniem. Paletę silników benzynowych otwiera prosty motor litrowy o mocy 45 lub 50 koni. Nieco większą moc, 55 koni, ale za to o wiele lepszą elastyczność zapewniał silnik 1.3, a jeszcze lepszą motor 1.4 o mocy 60 koni. Polecamy ten silnik, zapewnia przyzwoitą dynamikę przy dobrej niezawodności. Dalej mamy mniej polecaną odmianę 16-zaworową silnika 1.4 o mocy 75 lub 100 koni mechanicznych, o której już opowiadałem wcześniej. Rarytasem jest silnik 1.6 MPI i polecamy go serdecznie niezależnie od tego, czy będzie miał 75 czy 100 koni mechanicznych. Wersji 1.6 16V o mocy 120 lub 125 koni mechanicznych zarezerwowano dla Polo GTI i to jest raczej kolekcjonerskie auto, o ile nie będzie zajeżdżone, a raczej będzie. Ciekawostką w gamie był benzynowy silnik 1.8 o relatywnie niewielkiej mocy 90 koni mechanicznych, który jest bardzo żywotny i dobrze znosi duże przebiegi. Wśród diesli uwaga na trzycylindrowy motor 1.4 TDI o mocy 75 lub 90 koni mechanicznych. Owszem, zdarzają się egzemplarze nie sprawiające problemów, ale po co narażać się na niepotrzebne ryzyko, skoro można poszukać wersji 1.9 TDI o mocy 90 lub 110 koni. A 1.9 TDI w tak małym aucie ma niewiele pracy. Pamiętaj, niezależnie od tego, które auto z zestawienia kupisz, jego stan wyjściowy jest kluczem do Twojego szczęścia. Czyli do mechanika jedziemy przed, a nie po zakupie. A teraz jedziemy do klasy premium. Dziewiąty zawodnik naszego zestawienia to Audi A3 pierwszej generacji z lat 1996-2003. Auto z ogłoszenia pochodzi z 1997 roku, a na liczniku ma 220 tysięcy kilometrów. Pod maską niezawodny silnik benzynowy 1.6 o mocy 102 koni mechanicznych. Cena 4400 zł. Patrząc na silnik, nic tylko kupować. Tylko że w tym przypadku, podobnie jak w Passacie B5, mamy do czynienia z leciwymi samochodami o ogromnych, rzeczywistych przebiegach. I napęd, nawet ten pozbawiony fabrycznych wad, może się w końcu zużyć. Trzeba się z tym liczyć i bardzo ostrożnie podchodzić do informacji, jakie znajdziesz w ogłoszeniach. Audi to w Polsce bardzo modna marka i dobrze się sprzedaje, ale dopiero oględziny auta i wizyta w serwisie pozwolą nabrać czegoś na kształt pewności, że handlarz mówi Ci prawdę. Przed zakupem użyj mocy i spróbuj pomnożyć lata wieku auta przez przeciętny przebieg tej wielkości samochodu, czyli około 20 tysięcy km rocznie. Wynika z tego, że 23-letnie auto z przykładowego ogłoszenia powinno mieć na liczniku 460 tysięcy km. Czy znajdziesz w polskich ogłoszeniach takie przebiegi? Nie. Wniosek nasuwa się sam. Licznik kręcił się nie tylko do przodu, lecz także do tyłu. Raczej spodziewaj się tego, że będzie trzeba trochę zainwestować przed rozpoczęciem codziennego użytkowania używanego Audi A3 z polskiego ogłoszenia. Na szczęście naprawy z reguły nie są drogie, a zamienniki części równie szeroko dostępne jak w przypadku Golfa stanowiącego bazę techniczną dla Audi A3 8L. I znowu prawdziwy cud przydarzy Ci się wtedy, jeżeli znajdziesz w ogłoszeniach i kupisz sobie Audi A3 z prostym, ale za to niezawodnym i tani w naprawach silnikiem benzynowym 1.6 o mocy około 100 koni mechanicznych. Kolejny w palecie 20-zaworowy motor 1.8 o mocy 125 koni nie jest już tak bezproblemowy, a jego turbo doładowane odmiany o mocy 150 lub 180 koni mechanicznych będą już solidnie zajeżdżone ze względu na znacznie większe obciążenia mechaniczne w silniku turbo. O Audi S3 1.8T o mocy 210 lub 225 koni lepiej w ogóle zapomnij, chyba że trafisz na zadbane auto od pasjonata i zaciągniesz solidny kredyt. Godne polecenia są diesle, ale tu musimy wrócić do naszej wyliczanki z przebiegiem. O ile pół miliona kilometrów to dla układu tłokowo-korbowego silnika 1.9 TDI niewielkie wyzwanie, o tyle osprzęt na takim dystansie wymagał już wielokrotnych inwestycji. I jeżeli je zaniedbano, to nie warto kupować takiego samochodu, bo to co zaoszczędzisz na spalaniu pójdzie na naprawy. Jeżeli chodzi o awarie pokładowej elektryki, to w 23-letnim aucie można spodziewać się prawie wszystkiego, bo wyposażenie osiąga granice swojej trwałości. Do tego ktoś mógł coś po drodze naprawiać i trudno liczyć na to, że zawsze były to fachowe naprawy, a jedna źle naprawiona usterka instalacji elektrycznej może powodować kolejne nowe awarie.
Uważaj na odpicowane, wywoskowane auta, które wyglądają jak dopiero co polakierowane, a trójki z ogłoszeń często mają pokolizyjną historię, a pod lakierem szpachlę. Kup sobie miernik grubości lakieru, to sam lub sama zobaczysz. To urządzenie jest bajecznie proste w obsłudze, a pozwala uniknąć kosztownej miny. A jeżeli już ktoś ma tu mieć minę, to kupujący najlepiej dobrą. 10. zawodnik naszego zestawienia to Volkswagen Charan pierwszej generacji z lat 1995-2010. Charan z ogłoszenia pochodzi z 1998 roku i kupiono go w polskim salonie Volkswagena. Na liczniku 340 tysięcy kilometrów, a pod maską solidny 110-konny diesel. Auto reklamowane jako zadbane i serwisowane, cena to 4800 zł. To jest bardzo kusząca propozycja. Z racji ogromnej powierzchni przeszklonej ten van bywa nazywany szklarnią, co jest też mądre i logiczne, bo w słoneczne dni wnętrze nagrzewa się jak prawdziwa szklarnia. Jeżeli zamierzacie kupić sobie Charana, to tylko z klimatyzacją, inaczej podróże latem będą wyzwaniem. W czasach swojej świetności Charan był wzorem samochodu rodzinnego. Wielka kabina, duże okna, pojemny bagażnik i oszczędne diesle czyniły z niego prawdziwy rarytas. Jednak ten samochód z jakiegoś powodu nie okazał się królem niezawodności, bo Volkswagenowskiego vana dręczyły i dręczą liczne drobne awarie, szczególnie instalacji elektrycznej. W pokładowej elektryce sypią się moduły elektroniczne, alternator i rozrusznik z racji przebiegu zapewne niedługo po zakupie będą wymagały regeneracji lub wymiany. Korozja dotyka już nie tylko nadwozie, lecz także mechanizmy, a wśród nich napęd wycieraczek. Jeżeli naprawdę chcesz kupić sobie Charana za 5000 zł, to musisz mieć jeszcze zapas gotówki na niezbędne naprawy, bo mało kto sprzedaje to auto zanim zacznie się psuć. Zakup młodszego egzemplarza w superstanie raz, że jest trudny ze względu na ograniczoną podaż takich rodzynków, a dwa, będzie wymagał znacznie większej kwoty. A co montowano pod maską tego vana? Z jednostek benzynowych najbardziej polecamy dwulitrowy motor 8-zaworowy o mocy 115 koni mechanicznych, który dobrze znosi gaz. Powyżej tej mocy czekają już tylko mniejsze lub większe kłopoty. Silnik 1.8 turbo o mocy 150 koni przy tak dużych przebiegach i w tak ciężkim samochodzie będzie już mocno wyeksploatowany, a od wersji 2.8 VR6, tutaj o mocy 174 lub 204 koni mechanicznych, tradycyjnie radzimy trzymać się z daleka. Polecamy diesla 1.9 TDI i tutaj im mniejsza moc, tym mniejsze zużycie mechaniczne silnika, oczywiście zakładając, że właściciel nie zaniedbywał wymiany oleju i serwisowania. Dostępne moce tego silnika to 90, 110, 115, 130 i 150 koni mechanicznych. W późniejszej fazie produkcji pojawiło się zakażenie, bo tak mówią na ten motor mechanicy, czyli dwulitrowe TDI z pompowtryskiwaczami, które należy omijać szerokim łukiem triumfalnym i kierować się w stronę 1.9 TDI. Czy zakup jednego z aut tego zestawienia będzie triumfem? Tego nie możemy wiedzieć, ale ty masz jeszcze szansę zagłosować na swojego faworyta z drugiej piątki prezentowanych samochodów. Ankietę znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. Jeżeli ci się podobało, to zostaw nam łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi nowymi produkcjami. Dziękujemy ci za uwagę i do zobaczenia.